Ruszamy teraz w drogę do miasteczka Mongar. Krótki postój przy niewielkim klasztorze buddyjskim. Wyznawcy buddyzmu stanowią ponad 70% mieszkańców Butanu. Do 2006 roku buddyzm był jedyną dozwoloną religią na terenie państwa. Wąską, krętą drogą dotarliśmy do przełęczy Korila na wysokości 2406 metrów. Jej szczyt jest gęsto udekorowany flagami modlitewnymi. Stupy buddyjskie w Butanie najczęściej mają taki kształt. Na przełęczy jest budynek, w którym można się napić herbaty lub kawy i zapalić maślaną lampkę. Szeroko rozpowszechnione jest łucznictwo, które jest butańskim sportem narodowym. Mongar to miasteczko liczące 3,5 tysiąca mieszkańców, leżące na wysokości 1600 metrów. Mongar Dzong został wybudowany w 1930 roku. Jest siedzibą władz administracyjnych dystryktu oraz pełni funkcję klasztoru buddyjskiego. Na powierzchni młynków modlitewnych wypisane są mantry i zgodnie z wierzeniami obracanie młynkiem daje taki sam efekt jak ich ustne recytowanie. Przy tym można uruchomić wiele młynków i obracają się one szybko. Wejście do świątyni, która mieści się w centralnej wieży. Sala modlitewna. Portret aktualnie panującego króla Butanu. Tutaj jest wykonywany wystrój nowej sali modlitewnej. Na dziedzińcu mnisi przygotowują się do występów na corocznym festiwalu religijnym zwanym Tishe Chu.